Ten koncert to takie wydarzenie, które organizujemy już tradycyjnie co 2 lata, jako dar noworoczny czy prezent noworoczny, nie tylko dla rodziców naszych uczniów, ale też dla dziadków, babci, dla wszystkich, którzy są przyjaciółmi naszego przedszkola i szkoły, właśnie po to, żeby się spotkać, żeby radować się ze śpiewania wspólnego. Do koncertu włączyli się wszyscy uczniowie szkoły i przedszkolacy, których niestety zdziesiątkowała nam ospa w tym roku, ale plan był taki, że zaśpiewają wszyscy. No niestety choroba i zdrowie mają własne scenariusze. No właśnie w tym roku postawiliśmy na coś, czego górnosuscy słuchacze chyba jeszcze nie słyszeli. Czyli będą i kolędy oraz pastorałki nie tylko w języku polskim, ale także w czeskim, a nawet ukraińskim. Z tego miejsca chcę Was wszystkich bardzo serdecznie i gorąco przywitać na tym dzisiejszym koncercie kolęd. Tak oficjalnie czas Bożego Narodzenia skończył nam teraz w niedzielę. Była uroczystość Chrztu Pańskiego i mamy już 4 dni okres zwykły, ale w naszej polskiej i śląskiej tradycji śpiewamy kolędy aż do 2 lutego. Bądźcie, już wiem, że jest zespół, ale nie chcę z Wami grać na schowkę. Pokażcie się nareszcie. Podziwiajcie się, na niebie taka luna, jakoby w dali gorała. Co to jest? Dlaczego jesteś smutny w tak radosny dzień? I dlaczego jeszcze nie wyruszyłeś w podróż? To wszystko możemy przecież przynieść Jezuskowi w darach. Zostańmy więc i słuchajmy. Szanowni goście, właśnie kolędą, która była zarazem ogłoszeniem radosnej nowiny i serdecznym życzeniem wszelkiej pomyślności, powitaliście Państwa na koncercie noworocznym naszej szkoły i przedszkola. Zresztą przekonajmy się o tym sami. Zapraszam koleżanki i kolegów naszego kolorowego przedszkola. Thank you.
że znaleźli Państwo chwilę po to, żeby przybyć dziś do kościoła w Suchej Górnej i wysłuchać koncertu noworocznego w wykonaniu naszych najmłodszych, trochę starszych i najstarszych artystów.